Pan naprawdę uważa, że Polska Siedmioletnia była w porównaniu z II wojną światową czymś straszniejszym? Ja myślę, że to trzeba wziąć zawsze poprawkę na sytuację, na moment historyczny. Nie można tak porównywać, wie pan, nie da się porównywać tego w ten sposób. No, pan porównywa. Ahistorycznie, wie pan. Ja tylko twierdzę, że rządy monarchów w Europie prowadziły do rzeczy strasznych. Tak, pan twierdzi, że rezultatem rządów demokratycznych też były rzeczy niedobre. Zgadzam się. A czy to znaczy, że demokracja z istoty swojej musi prowadzić do katastrofy? Nie. Naprawdę. Może czasami prowadzić do rzeczy złych. Ale naprawdę, że Rzeczy, jakikolwiek odłamy społeczeństwa chciał wyniszczyć całkowicie? No to, jeżeli on wymordował 10 członków swojej rodziny, no to to jest to sprawa rodzinna, a nie... Przekonał pan mnie, że królowie są zawsze lepsi, bo jeśli mordują, to sobie tylko mordują własną rodzinę. Zaczyna być. Za to, że monarcha morduje własną rodzinę, nie jest żadną stratą. No żadną stratą. Nie jest to. Przekonał mnie pan. W ulu morduje się wszystkie konkurencji królowej, prawda? Jak kilka dni wraca do królowego i poza jedną się wszystkie morduje. To niestety jest takie prawo. Dobrze, proszę pana, jeśli można, jeśli panowie pozwolą, ja bym chciał trochę zmienić tą dyskusję, bo ona moim zdaniem prowadzi donikąd w tej chwili. Jeżeli nie demokracja, jeżeli nie taki ustrój, jaki mamy, pan mówi monarchia, bardzo proszę, niech pan przedstawi scenariusz przejścia od demokracji do monarchii w tej chwili, niech pan powie, jak to by się miało w Polsce dokonać, jak miałby ten ustrój wyglądać, kto miałby zostać monarchą, jak miałby wyglądać stosunki społeczne, gospodarka, wszystko. Bardzo proszę, jeśli pan taki scenariusz ma i uważa, że monarchia jest lepsza od demokracji, zamieniam się w sług. Ja uważam, że monarchia jest lepsza od republiki, ale nie jestem takim wielkim fanatykiem, który powiedział, że monarchia jest wybitnie lepsza od republiki. Dla mnie są ważne, żeby były w państwie dwie zasady przestrzegane. Po pierwsze praworządność, przez co rozumiem, że istnieje jakieś prawo jasne, proste i zrozumiałe. Dzisiaj nie ma praw jasnych, prostych i zrozumiałych. Dzisiaj sędziowie Sądu Najwyższego nie rozumieją przepisów prawnych, które był ustawodawcą w demokracji. Po drugie, te prawa musi być jakieś sędziowie niezależni od państwa, nie są, nie mamy takich. Po trzecie, wyroki tych sądów muszą być wykonywane, co nie jest prawdą, również sam jestem tego przykładem. Otóż, to parę razy na takie przykład. Także nie mamy praworządności, ale jeżeli republika jest praworządność i jest wolny rynek, co rozumiem, że rządowi nie wolno się w ogóle wtrącić do gospodarki. I państwu, znaczy ustawodawcy, no wolno się wtrącić w sposób ograniczony i z góry wiadomy, z pewnym wyprzedzeniem i tak dalej, no to właściwie może istnieć również republika. Bo co to za różnica, czy przepisy prawa musi wykonywać monarcha, czy parlament, czy nie wtrąca się do gospodarki król, czy nie wtrąca się parlament. To oczywiście bez większego znaczenia, tylko monarchia jest bardziej trwała. Bo przykład Stanów Zjednoczonych dobitnie pokazuje, że demokracja jest niepowstrzymana. Zniszczono republikę, w tej chwili w Ameryce mamy już demokrację, czyli nie rządy prawa, a rządy motłoku. Znaczy właściwie ochrokrację już w tej chwili. Jak pan słusznie zauważył, liberałowie klasyczni zakładali, że człowiek ma prawo do dążenia do szczęścia. To jest w konstytucji amerykańskiej chyba w trzecim artykule, który mówi, obywatel ma prawo do dążenia do szczęścia, do tursu i to happiness. Tymczasem dzisiaj nie tylko zakazuje się narkotyków, ale nawet rozważa się serio zakaz używania soli w restauracjach, ponieważ używanie soli powoduje, że w Nowym Jorku 40 osób rocznie więcej umiera pod nadciśnienia i z tego powodu należy zakazać stosowania soli w restauracji. Otóż to w sposób oczywisty jest sprzeczne z zasadą dążenia do szczęścia, a większość może to ludziom tego typu genialne pomysły narzucić. Jak powinna być monarcha? Tak samo właśnie powinien być monarcha absolutnie oświecony, ale nie w sensie oświecenia, tylko w tym sensie, w jakim ja tu dzisiaj mówię. Oświecony w duchu nie będzie libertariańskim, jak pan sobie życzy, panie profesorze. I który będzie wiedział, że w jego interesie leży na przykład, to się uczyło kiedyś królów, potem już przestaną, żeby nie słuchać się za to ludu, ale również
szlachtę, która jest głównym zagrożeniem dla króla. Jego właśnie urzędnicy są zagrożeniem dla monarchii. Król musi tego nauczony, prawda, że musi ten, który tylko nie opiera się na nim. To jest bardzo ważna sprawa. Król musi być edukowany. Król nie może chodzić do szkoły państwowej. Król musi być od pierwszego roku życia, być w rękach preceptorów, które wbijają w głowę arkana sztuki królewskiej, a nie to, co uczą te głupoty, które są dzisiaj w szkołach młodych. Oczywiście, panie profesorze, monarcha może zrobić się głupi. Głupi, ale lud zawsze jest głupi, niektórzy zawsze jest głupi, a na to nie ma żadnego sposobu i już wiemy, to się nie może. Jak to się wprowadza? No, wiadomo powszechnie, jak taki cykl wygląda, kiedy trafia się zły król, złota epoka, trafia się zły król, słaby król prosi o pomoc tych najlepszych, artystów i ci jak dorwą się do władzy, to oni już ich nie popuszczą. Powstaje ust zwany arystokracją, to jest słaby ust. Wiadomo, że szlachta wtedy walczyła, to się wyraża. Zamiast zasady, że szlacht to jest ten, kto jest szlachetny, to jest zasada, że ten, kto jest szlachcicem, jest szlachetny, to odwraca się to rozumowanie. Warstwa arystokracji się zamyka i ten ust zaczyna upadać. Trzeba zamiast tej arystokracji, która walczy na pola bitwy, trzeba ściągnąć wojska zaciężne, w tym sensie trzeba mieć pieniądze, a więc trzeba dopuścić do władzy burżujów. To się nazywało wtedy w Grecji plutokracja. To już jest brązowy ustrój, to jest tylko brązowy ustrój. Pieniądze się dość szybko kończą i trzeba poprosić lud, żeby sam raczył bronić ojczyzny. Trzeba dać mu władzę, karabiny, no i oczywiście jakąś władzę polityczną. Powstaje demokracja, nawet ona obejmuje łódź poza obywateli. Prawo głosu mieli tylko niektórzy obywatele, nie miały kobiety, nie miały dzieci. No to była taka ograniczona demokracja, zresztą w Ameryce w XIX wieku też tylko około 10% ludności miało prawa głosu, dlatego było to wspaniałe i potężne państwo. Niestety, jak powiedział de Tocqueville, demokracja jest niepowstrzymana. Prawo głosu otrzymują coraz większe kategorie ludzi, teraz się mówi nawet o obniżeniu wieku do lat 16, kobiety, dzieci, wariaci, domowe są urny wyborcze. Więzienia są urny wyborcze. Ludzie, którzy siedzą za przestępstwa finansowe, głosują na ministra finansów pośrednio. Ten ustrój nazywa się ochlokracją, czyli rządy podłogą. Jak robi się burdę tak, gdzie się wytrzymać nie można, przychodzi ktoś, bierze to za mordę, powstaje ustrój zwany tyranią. I on jest albo dobry, albo zły. Jeśli tyran jest dobry, to ku radości ludu mianuje się monarchą i cykl zaczyna się od początku. Tak właśnie powstaje monarchia. Taki pomysł na monarchię jest sprzeczny z podstawowymi ideami liberalizmu, takimi jak wolność, jak autonomia, prawo do samostanowienia, prawo poszukiwania szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Proszę, to jest o przykłady, chcę co sprzeczną. No, w momencie, w którym ja jako libera angażuje się dobrowolnie, swobodnie w wybory demokratyczne, to deleguje swoją wolę na innych, nie z tego oto powodu, że jestem do tego zmuszony albo nie mam innego wyjścia, tylko dlatego, że chcę. Jest to mój akt woli. Ja po prostu chcę, to wynika z akceptacji pewnego systemu, który uważam za najlepszy z możliwych. Systemu urządzenia życia wspólnego, życia razem. W momencie, kiedy mam do czynienia z rządami króla, no lud nie ma nic do powiedzenia, nie ma tutaj mowy o tym, że miał cokolwiek wybierać, ponieważ stawia się mnie przed pewnymi decyzjami, co do których nie ma nic do powiedzenia. No, w żaden sposób królowi czy monarchowi do niczego moja wolność nie jest potrzebna, ani moja autonomia, ona jest wręcz zbędna, wręcz staje się przeszkodą i łatwo zauważyć, że we wszelkich rządach monarchicznych no jednostki i grupy całe zostają bezwłasnowolniane, ponieważ jest to ich chęć brania udziału w życiu politycznym i chęć partycypacji jest sprzeczna z zapotrzebowaniem strukturalnym, funkcjonalnym monarchii jako pewnego systemu rządu. Więc nie da się mieć dwóch rzeczy naraz, a mianowicie zachować ideałów liberalnych i z drugiej strony wprowadzić monarchię tak, jak pan tę monarchię pojmuje. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że są rządy monarchiczne, gdzie monarcha jest tylko takim symbolem, tak? No w Wielkiej Brytanii, powiedzmy, gdzie de facto władzy żadnej w rękach monarchii nie ma. Więc w moim przekonaniu nie da się połączyć ideałów liberalnych z ideami monarchistycznymi. Da się połączyć natomiast ideały liberalne z ideałami demokratycznymi. Druga sprawa. Demokracja nie jest niewątpliwie systemem idealnym, ustrojem idealnym,
Ale ustroju idealnego nigdy na świecie nie było. Nikt go nie wymyślił. Monarchia też takim systemem nie była. W związku z tym, w moim głębokim przekonaniu, zamiast rzucać zupełnie nierealistyczne pomysły na powrót monarchii, które są z różnych względów niemożliwe do przeprowadzenia, to jest raz, dwa są szkodliwe, lepiej wspólnie pomyśleć nad tym, jak czynić demokrację coraz lepszą. Bo demokracja może być lepsza. Demokracja bywa lepsza i gorsza. Co do rządów ochlokracji, byłbym tutaj bardzo ostrożny. Byłbym bardzo ostrożny, dlatego że byłbym generalnie ostrożny wobec wypowiadania takich ogólnych sądów na temat ludu, na temat tłuszczy, tłumu i tak dalej, tak po niczańsku, bo pan to Nietzsche mówił, tak, że tłum, tłuszcz stale są tam nadludzie i rządy powinny się wejść w imię owych nadludzi. Mnie się wydaje, że spora część, jeśli nie większość społeczeństw, które dokonują wyborów demokratycznych, to są społeczeństwa składające się z ludzi, którzy są świadomi pewnych wyborów, którzy wiedzą czego chcą, wiedzą na kogo głosują i chociaż bardzo często podlegają manipulacjom pewnym, to jednak nie jest to taka sytuacja, która pozwoliłaby powiedzieć, że rządzi jakimkolwiek krajem tłum czy tłuszcza. Moim zdaniem takiego z takim przypadkiem nie mamy miejsca. No to jest po prostu bardzo daleko idące nadużycie. Jeszcze jedna sprawa. Kwestia owej soli czy narkotyków, tego, że państwo się wtrąca w te sprawy. Otóż to jest bardzo charakterystyczne dla stanowiska libertariańskiego, mianowicie przekonanie, że no powiedzmy w odniesieniu do narkotyków powinienem się cieszyć całkowitą wolnością i państwo się nie powinno w te sprawy absolutnie wtrącać. Opiera się to na założeniu, że społeczeństwo składa się z izolowanych, odrębnych jednostek, że nie ma pomiędzy nami żadnych zależności, żadnych więzi. Czy Bóg bierze definicji liberalizmu? Żadnych więzi. Sekundę. Otóż chodzi o to, że nikt taką samotną wyspą nie jest. I liberalizm nigdy nie postulował społeczeństwa pojmowanego jako zbiór samotnych wysp. Tylko widział jednostki w kontekście życia z innymi jednostkami, w kontekście życia społecznego. Teraz jeżeli tak jest, że jednostka jest zawsze połączona z innymi jednostkami, żyje w jakiejś wspólnocie, to kwestia narkotyków, kwestia kasków samochodowych czy motocyklowych, pasów w samochodach, to nie jest wyłącznie kwestia jednostki. Dlatego, to jest bardzo proste. Dlatego, że jeżeli ktoś nie będzie używał kasku motocyklowego i dozna wypadku, to konsekwencje wypadku daleko wykroczą poza jego indywidualne istnienie. Dlatego, że będzie musiał być leczony, przywieziony do szpitala. Tylko w socjalizmie, panie profesorze, pan Marek, no, nie. Rozumiem, że pan projektuje taki ustrój, w którym ktoś spadł z motocykla, rozbił głowę i leży, tak? My przyjeżdżamy, bo można zabić się do tego. Tysięcy lat ludzie jeździli na koniu, spadali z konia i leżeli. No i rozumiem, do czego pan zmierza. Otóż ten idealny ustrój to jest idealny ustrój monarchiczny, w którym ludzie jeżdżą motocyklami bez kasku, jak spadają się, zabijają, to ani monarcha, ani tym bardziej nikt inny nawet na nich nie zwraca uwagi. Więcej tak po prostu tam leży, prawda? A jak ćpają i gdzieś się tam zaczynają zaćpawać na śmierć, to się macha na nich ręką. Więc jeżeli to ma być ten idealny ustrój, raj na ziemi, to ja odmawiam życia w takim systemie. Dziękuję, nie chcę. Już pomijając, bardzo podobał się ten emocjonalny występ na końcu, ale na początku pan, na początku tej pozornie spokojnej wypowiedzi, bardzo daleko odszedł pan od tego naukowego, obiektywnego poziomu i zrobił pan bardzo nieuczciwe, przepraszam, to powiem, w sensie naukowym oczywiście tylko założenia. Być może to świadczące o tym, że ograniczenia, te klapy, te końskie okulary, jakie dzisiaj ludzie mają na oczach, również dotyczą naukowców. Otóż panie profesorze, jeżeli pan na przykład zdecydowanie mieli dwie rzeczy. Moje prawo do bycia wybranym, czyli moja wolność z prawem do głosowania. Otóż prawo do głosowania to jest prawo, czynne prawo głosu, to jest prawo do zniewalania innych. A to nie jest moja wolność. Jeżeli ja, pan i pani będziemy na bezludnej wyspie,